Ohajo mamaśki, tu mama Chan LPS i zapraszam Was na kolejny odcinek Brzoskwinki. Brzoskwinka. Tak, miał być świąteczny, ale coś mi nie wyszło. Nieważne, przejdźmy do pytanek. Ulubiony kształt nie pop LPS. Wydaje mi się, że najbardziej lubię zające. Awokado versus brzoskwinka. Brzoskwinka jest dla mnie bardziej sentymentalna, więc brzoskwinka, ale awokado też lubię. Jedziesz gdzieś na ferie? Tak, na ferie jadę do... uwaga, uwaga... Flory! Lubisz swoich widzów? Nie. Kocham moich widzów! Czemu nie chcesz powiedzieć, czy jesteś z Florą LPS? No ciekawe dlaczego. Ulubiona piosenka? Wszystkie takie estetyczne i w ogóle lubię takie, no. Kim chcesz zostać w przyszłości? Nie wiem, poważnie, nie mam pojęcia. Czy Rose Queen LPS to twój stary kanał, bo się mega zmieniłaś i ciężko zauważyć? Tak, to jest mój stary kanał, ja naprawdę też jestem dumna z siebie, że się tak zmieniłam, ale ja normalnie niedawno oglądałam parę filmików i miałam takie: Jezus, to ja w ogóle nie miałam energii na tych filmach, co to było w ogóle? Nie wracajmy do tego. Anime tygodnia to Beastars, czyli moje ulubione anime. Wow, zaśpiewałam normalnie jak Hatsune Miku. Beastars to jest anime o takich jakby zwierzętach, nie takich jakby, tylko po prostu zwierzętach. I to jest tak wciągające, ma taką fajną fabułę i po prostu, nie mam pojęcia dlaczego to jest moje ulubione anime, ale po prostu tak wpasowało się, że jest takie inne i w ogóle ja stwierdziłam tak, kocham to całym sercem. Cosplay tygodnia, kostym tygodnia jest cosplay Kaneki Kena z Tokyo Ghoul. Postanowiłam, że kiedy mamy taki melancholijny okres, trzeba powspominać. A ja wspomnienia mam właśnie z Tokyo Ghoulem, więc stwierdziłam, że tak, Kaneki Ken będzie idealny. Jedzenie tygodnia, uwaga, uwaga, jesteście gotowi? Nikt się tego nie spodziewa? Chipsy! Tak, chipsy! Dlatego, że chipsy je każdy. Są dobre po prostu, okej? Okay? Wyzwanie od widzów. W tym odcinku będą dwa wyzwania tygodnia. Są wyzwania, aby pokazać tapetę na moim telefonie, jaką mam aktualnie. Ja wiem, jak to wygląda, ale tak wygląda moja tapeta. Zostawmy to po prostu bez komentarza. I kolejne wyzwanie. Muszę to przeczytać. Ja czekam, aż pocałujesz Florę. Czas na ulubienie tygodnia. Jak już mówiłam, była u mnie Florcia. I tak, ja miałam jej wysłać paczuszkę z okazji świąt, ale po prostu tak się złożyło, że ona do mnie przyjechała, więc jej po prostu dodałam. I to odpakowała, ja to nagrałam, więc teraz to puszczę. Mamy teraz pudełko. Sorry, że tam, że... przelaszczę, ale ja... Czuję się, jakbym otwierała fan maila. O mój Boże. Hej, o kochanie, Flor. Wybacz, że jest to tak skromny prezencik. Ja ci nic nie dałam. Ale ledwo upchnęłam tu wszystkie rzeczy. Ognie, to trzymaj się. Rusiczka Rose Karolincia Momoczan. O, this is so cute. Dobra. Pamiętasz? O Boże, to jest ten. No. Komiks, dobra, więc to jest komiks. Twoje skarpetki, wiesz, one są brudne jeszcze. No bo jakby po ziemi biegałyśmy. Tak, dałam ci cuksy. O matko, cukierki. I give you something cuksy. Something sweet. Sweet? Like you. Może nie mówmy po angielsku, bo się trochę kompromituję. Moja szczotka do włosów, bo też zostawiłam. I pet shopy, które też sobie kupiłam i też zostawiłam. Krzesełko, jeszcze do lawendy, ale lawendy już nie ma. No, ale się przyda. Ojoj, dostałam normalnie fanarty. Okej, to jest naklejka. O matko. Tak, to ja rysowałam wszystko z ciało moich rąk. O Boże, kupiłaś mi pomadkę. O matko święta, dziękuję.
Ej, o mój Boże! Jest cudowny. Czekam, słuchaj, jak będziesz miała dużo fanów i będą mi zazdrościć, że się z tobą przyjaźnią. Czekaj, ogarnę. Jak to jest słodkie! Mam identyczną i nawet to... Będę to nosić całe życie. No ja też. Kompletny, kolejny komiks o mnie. Niesamowite przygody Flori. Tak. Tak. So cute. Okej, to już było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kocham was. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dostawić łapeczkę w górę, komentarza, póki jeszcze możecie je zostawiać. No i widzimy się w następnej brzoskwince. Matane, kocham was. Mama, tu Flor. Robimy romantycznie, czy jak? Przepraszam, ale to jest strasznie... Takie niekomfortowe. Tak, kompromitujące. Jak za nimę. Za nimę, o Boże.